Szczęść Boże, Piotr Krupa, zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Dziś naszym gościem jest pani minister Halina Szymańska, szef Kancelarii Prezydenta RP. Szczęść Boże, witam serdecznie. Szczęść Boże, witam. Pani minister, w całej Polsce odbywają się konferencje, perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich. Pani minister jest w pewnym sensie gospodarzem tych konferencji, reprezentuje pana prezydenta. Jaki jest cel tych spotkań? Na początek drobne sprostowanie, ponieważ nie w całej Polsce. W tym pierwszym etapie realizujemy te konferencje na terenie 5 województw. Zaczęliśmy od województwa wielkopolskiego, następnie skierowaliśmy się do warmińsko-mazurskiego. Ostatnio odwiedziliśmy województwo zachodniopomorskie, w tym tygodniu udajemy się do kujawsko-pomorskiego i odwiedzimy jeszcze województwo lubuskie. I w tych 5 województwach odbędzie się łącznie 7 konferencji. Spotykamy się z samorządowcami po to, żeby przedstawić ofertę, która została wypracowana łącznie w 13 ministerstwach, a obejmuje właśnie perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich, czyli tak naprawdę są to programy, które można na dzień dzisiejszy już stosować, wdrażać, sięgać po środki. Są to po prostu narzędzia, z których mogą skorzystać przede wszystkim samorządowcy, jako ci beneficjenci pośredni, a skorzysta na tym mieszkaniec obszarów wiejskich. Tak naprawdę to te działania można podejmować na terenie całego kraju. Natomiast myśmy się skierowali na teren tych 5 województw z tego względu, że to są tereny byłej Polski popegeerowskiej. To są obszary, które po 1989 roku zostały w największym stopniu zdegradowane, ponieważ to tam likwidowano zakłady pracy, tam przede wszystkim zamknięto PGR-y. Znajdowało się tam właśnie mnóstwo drobnych zakładów typu mleczarnie, gorzelnie, zakłady przetwórstwa żywności, ale tam też zamykano małe szkoły, likwidowano posterunki policji. I te obszary wcześniej zostały w ten sposób zdegradowane również demograficznie, bo część ludzi nie mając pracy tam wyjechała gdzie indziej, więc one też się wyludniły. I w tej chwili, kiedy jednak dużo w naszym kraju się zmienia i to zmienia się w tą dobrą stronę, chcemy przede wszystkim pokazać, że również mieszkańcy tych obszarów mają prawo do tego, żeby żyć równie wygodnie, równie bezpiecznie i równie dobrze jak mieszkańcy innych terenów. I dlatego z jednej strony pokazaliśmy, z czego już można skorzystać, a z drugiej strony pytaliśmy samorządowców o to, jakie jeszcze potrzeby mieszkańców ich zdaniem powinny być zaspokojone. Czyli te wszystkie programy, o których Państwo mówicie na tych spotkaniach z samorządowcami, ale też z rolnikami, są na wyciągnięcie ręki. Można z nich w każdej chwili skorzystać. Tylko dobra wola. Tak, ponieważ myśmy celowo zbierali te programy, które aktualnie funkcjonują. W zasadzie nie mówimy tam o planach, chyba że są to programy, które są cykliczne i na przykład nabór tegoroczny już się zakończył, ale będzie do powtórzenia czy jesienią, czy w następnym roku. Natomiast przede wszystkim właśnie jest to oferta, która funkcjonuje dzisiaj. No może z tym drobnym wyjątkiem, że prezentujemy na przykład również w bloku infrastruktura społeczna. Projekt, który pan prezydent wniósł do Sejmu, jest jeszcze procedowany, ale ze względu na to, że to będzie bardzo ciekawe narzędzie infrastruktury społecznej, z którego właśnie samorządowcy będą mogli skorzystać, to tę ofertę prezentujemy również na tych spotkaniach, a mówimy tam o centrach usług społecznych. Co to będzie, to centrum usług społecznych? No, mam nadzieję, że to będzie takie miejsce, do którego będzie mógł przyjść każdy mieszkaniec po to, żeby zapoznać się z ofertą, która pomoże rozwiązać jego problemy. To tak bardzo ogólnie, a tak po prostu chodzi o to, że samorządy gminne będą miały możliwość przekształcenia ośrodków pomocy społecznej właśnie w takie centra. Ze względu na działania, które podjął rząd, działania w sferze społecznej, zmniejszyła się strefa ubóstwa, z czego się wszyscy cieszymy i o czym wszyscy wiemy. Czyli ta pomoc społeczna, która do tej pory była przez samorządy oferowana, tak naprawdę ma coraz mniejszą ilość beneficjentów. Natomiast zawsze pomoc społeczna była też z taką trochę nutką, mimo wszystko z takim zabarwieniem nie najlepszym, bo to się kojarzyło może z patologią, może z taką krańcową biedą. A tu chodzi o to, że w
centrach usług społecznych to będzie oferta dla wszystkich. Oczywiście również dla tych, którzy potrzebują pomocy, takiej materialnej jak do tej pory, ale również takiej pomocy na przykład związanej z funkcjonowaniem własnej rodziny. Są rodziny wielopokoleniowe, zdarzy się coś takiego, no zachoruje ktoś, prawda? I wtedy można będzie pójść do takiego miejsca i zapytać, z jakiej oferty ja mogę skorzystać, w jaki sposób Państwo możecie pomóc mi, mojej mamie, mojemu tacie, czy mojemu dziecku, bo akurat mam tego rodzaju problem. I tam można będzie z jednej strony otrzymać poradę, z drugiej strony się dowiedzieć, z jakiego rodzaju wsparcia można skorzystać. Oczywiście to nie musi być tylko wsparcie nieodpłatne, mogą być również rodzaje wsparcia odpłatnego, które będą świadczyły też inne podmioty, ale informacje można będzie uzyskać w tym miejscu. Czyli to będzie takie miejsce, gdzie będziemy mogli na przykład zapytać o program Rodzina 500+, ale może też pomoc prawna, tak? Która również, też jest inicjatywą również, pana prezydenta. Dokładnie, bo cieszę się, że pan o tym wspomina, ponieważ w tej chwili po zmianie ustawy od stycznia tego roku ta pomoc prawna już jest znacznie rozszerzona i znowu może z niej skorzystać już nie tylko ten, który ma problemy natury materialnej i nie stać go na opłacenie adwokata, ale ten, który znalazł się po prostu w trudnej życiowej sytuacji i również może pójść i z takiej pomocy korzystać. Także jak najbardziej tak, chociaż tu jest zamysł jeszcze też trochę inny i ja mogę podać zupełnie inny przykład usług, bo jeżeli dany samorząd gminny dobrze zbada potrzeby swoich mieszkańców, będzie zobowiązany do tego, żeby w formie uchwały rady przyjąć program działania takiego centrum i tam powinien się zastanowić nad tym, jakich usług oczekują mieszkańcy. Być może to będą na przykład usługi elektryczne, hydrauliczne, drobne naprawy, które potrafią być niesamowitym problemem dla rodzin starszych, a tu byłby taki punkt, do którego też mogą zadzwonić i o to zapytać, jeżeli oczywiście dana gmina ujmie taki punkt w swoim programie. To bardzo ciekawe w takim razie, jeżeli będzie elektryk w gminie czy w samorządzie dostępny dla też starszych ludzi, co może być problemem. Jest kilka tematów, kilka takich działów, o których Państwo mówicie, infrastruktura mieszkaniowa, infrastruktura, działania oświatowo-kulturalne, infrastruktura społeczna, aktywizacja zawodowa, nowe możliwości dla mieszkańców obszarów wiejskich. Ja może zapytam o tą infrastrukturę taką drogową, która jest problemem, bo często się mówi o małych miejscowościach, że to są takie miejsca, gdzie zwija się już asfalt i tak chyba po transformacji było, że przysłowiowo ten asfalt został zwijany, zamykano połączenia, ludzie zostawali często odcięci od świata. To prawda, do tej pory samorządy gminne i powiatowe miały problem ze skorzystaniem z tych środków pomocowych, które były skierowane na drogi. No często po prostu z tego względu, że niekoniecznie było je na to stać. W tej chwili program, który wszedł w życie i wojewodowie już ogłaszali nabór, czy są w trakcie w tej chwili tego naboru, oferuje do 80% dofinansowania właśnie do dróg gminnych i powiatowych. Tak dobrej oferty jeszcze na naszym rynku nie było i w ramach tego programu do końca tego roku jest do wykorzystania jeszcze 6 miliardów złotych. Także są to wielkie pieniądze i one są naprawdę dla Polski powiatowej. I jak z nich skorzystać? Można się dowiedzieć na spotkaniach. Można się dowiedzieć na tych spotkaniach, ponieważ razem z nami, tak jak wspominałam, są przedstawiciele 13 ministerstw i równolegle z prezentacją, która się odbywa, odbywają się też konsultacje, czyli każdy, kto jest na tym naszym spotkaniu, może w każdej chwili skonsultować się z przedstawicielem dowolnego ministerstwa i dopytać o program, który go szczególnie interesuje. Te zmiany, które były po transformacji, doprowadziły też do tego, że wieś polska się wyludniła. Jaki jest pomysł, żeby zatrzymać młodych ludzi? Bo wielu rolników mówi o tym, że nie mają komu przekazać swojego gospodarstwa. Niewątpliwie najpierw trzeba stworzyć tam takie warunki, żeby młodzież chciała po ukończeniu szkoły zostać na wsi albo tam po prostu po ukończeniu studiów wrócić. Więc kwestia właśnie tych warunków, o tym rozmawiamy. Rozmawiamy też o edukacji, o tych programach, które mogą uatrakcyjnić szkołę,
ale również o tym, że ta szkoła powinna być miejscem, które powoduje wzrost poczucia tożsamości młodych ludzi z danym obszarem, żeby oni wiedzieli, że to ich miejsce zamieszkania to naprawdę to nie jest taka jakaś smutna, zapadła dziura, mówiąc tak bardzo nieładnie, tylko to jest cudowne miejsce, gdzie mieszkają wspaniali ludzie, z którymi świetnie można spędzać czas w różny sposób, czy jest to organizowane poprzez ochotnicze straże pożarne, czy jest to na parafii, czy to się odbywa w kołach gospodyń wiejskich. Ludzie są przyzwyczajeni na tych terenach, żeby sobie wzajemnie pomagać, żeby widzieć potrzeby swego sąsiada. I w tym momencie, jeżeli my stworzymy im tam jeszcze lepsze warunki i do życia, i właśnie poprzez aktywizację zawodową, stworzenie lepszych warunków do tworzenia tam miejsc pracy, to mam nadzieję, że ten proces uda się zatrzymać. Zresztą coraz większa ilość mieszkańców obszarów wiejskich to właśnie nie tylko rolnicy, to nie tylko byli mieszkańcy bądź ich rodziny państwowych gospodarstw rolnych, ale to ludzie, którzy wybierają sobie takie obszary jako docelowe miejsce do ich zamieszkania. Bo tam jest po prostu pięknie, jest zdrowe powietrze, są takie atuty, których nie ma w mieście. A czy wiejska szkoła, bo też rozmawiamy o kwestii edukacji, może się spokojnie obecnie równać ze szkołą miejską? Dzieciaki mają takie same warunki, takie same możliwości? Czy to też jest coś, z czym musimy sobie poradzić, co też jest wyzwaniem? To jest oczywiście znowu wyzwanie dla samorządu, bo myślę, że małe szkoły, i jest tak, mogą osiągać bardzo dobre wyniki. To zawsze zależy od ludzi, którzy tam pracują. Jeżeli ktoś wkłada serce w swoją pracę, to może być to bardzo mała szkoła, on osiągnie świetne efekty. Co zrobić, by te szkoły nie były zamykane? Bo były takie lata w Polsce, że nasza telewizja też wiele takich interwencji miała, że ludzie, rodzice walczyli o to, żeby szkoły nie były zamykane. No myślę, że ten problem w jakimś sensie został rozwiązany, ponieważ dofinansowanie do tych mniejszych szkół jest na wyższym poziomie i to właśnie ma stymulować ich pozostawanie. No znam wiele przykładów przekształceń szkół i są one w tej chwili prowadzone już nie przez samorządy, ale przez stowarzyszenia. I w wielu wypadkach to też było wyjście i to było dobre wyjście. A kwestia działań oświatowo-kulturalnych. Koła gospodyń wiejskich ostatnio otrzymały dodatkowe wsparcie. To też są bardzo często bardzo aktywne panie, które potrafią rozruszać lokalne społeczności. To prawda, ale tu pamiętajmy, że poza wsparciem finansowym doszło jeszcze do jednej rzeczy, ponieważ te koła, żeby to wsparcie otrzymać, musiały zarejestrować się i tej rejestracji dokonywała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Odbywało się wszystko w szalenie prosty sposób, ale dzięki temu koła te zyskały osobowość prawną. Więc już nie tylko te środki, które mogą otrzymać, które pochodzą z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, ale również mogą sięgać po wiele innych środków, które są w innych miejscach, na przykład w Ministerstwie Kultury, ponieważ są już pełnoprawnym podmiotem do otrzymania takiego wsparcia. A kwestia aktywizacji zawodowej, to chodzi tylko o aktywizację rolników, czy też mówimy o przedsiębiorcach? Mówimy też o przedsiębiorcach, którzy mają na przykład środki dodatkowe do tworzenia miejsc pracy właśnie na obszarach wiejskich. Mówimy oczywiście o rolnikach, którzy mogą się przekształcić i też dostać wtedy wspomaganie, jeżeli przestaną być płatnikami KRUS-u, a zaczną być płatnikami ZUS-u. Także tutaj możliwości są po prostu różne. Jest też infrastruktura mieszkaniowa. Co to oznacza? Infrastruktura mieszkaniowa, tam był prezentowany i nadal jest program Czyste Powietrze, więc tutaj możliwości pozyskania środków finansowych, zresztą bardzo ciekawy program z tego względu, że nigdy dotąd nie było takiej możliwości pozyskiwania środków finansowych na budownictwo jednorodzinne. Ale mówimy też o pewnych środkach finansowych, które są w zasobach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. I tutaj muszę dodać, że właśnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa razem z Kancelarią Prezydenta współorganizuje tę konferencję. Także
Tutaj nie mogę też nie zaznaczyć tego, że pojawiają się właśnie na tych konferencjach głosy, że jeszcze są w tym zakresie problemy, jeżeli chodzi o substancję mieszkaniową, właśnie tą popegeerowską. I mam nadzieję, że w efekcie tych głosów, które się pojawiają na konferencjach i które będą przekazane do właściwych ministerstw, być może pojawią się takie programy, takie działania i takie możliwości, żeby właśnie te problemy były rozwiązane. A nowe możliwości dla mieszkańców obszarów wiejskich? To jest coś nowego, spektakularnego? Nowe możliwości to chodziło też o zmianę ustawy związanej z gospodarowaniem ziemią, także to jest po prostu przybliżenie tematów już przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i tam omawiane są te przepraszam, planowane zmiany, ale również te nowe możliwości to są właśnie te nasze centra usług społecznych. Wprowadzone są teraz też zmiany. Otwiera się w pewnym sensie po wielu latach rynek dla rolników, że wreszcie rolnik może sprzedać swoje produkty bez obawy, że ktoś go będzie ścigał. To też jest ukłon w stronę rolników? To prawda i również na tej konferencji mówimy o tym, że Ministerstwo Edukacji w tej chwili inicjuje odtwarzanie stołówek w szkołach. W tej chwili szkoły są często miejscem dystrybucji żywności, natomiast w wielu tych placówkach dawno już nie ma kuchni. Chodzi o to, żeby te kuchnie znowu powstały, żeby dzieciom można było gotować posiłki na miejscu, żeby one były smaczne i zdrowe i wtedy również te miejsca mogą stać się punktami odbioru tych właśnie zdrowych produktów bezpośrednio od producentów rolnych. Czyli tych możliwości jest bardzo dużo, ponad 100 programów. Ponad 100 programów. Jaka jest ich wartość? Możemy mówić o konkretnej wartości? Możemy mówić o konkretnej wartości, oczywiście szacunkowej, bo takiego szacunku dokonaliśmy. Ten rok to jest kwota około 24 miliardów złotych i jeżeli wszystko będzie tak się dobrze realizowało, to przyszły rok to jest rząd praktycznie dwukrotnie wyższy, 48 miliardów. To są spotkania otwarte dla samorządowców, ale też dla mieszkańców wsi. Każdy jest tak zaproszony, można pojawić się na takim spotkaniu. Podpisywałam zaproszenia do samorządowców, kierowałam je do wszystkich starostów, wójtów i burmistrzów gmin miejsko-wiejskich, oczywiście również do marszałka i do wojewody. Zapraszani też byli przedstawiciele izb rolniczych jako naturalni przedstawiciele grup zamieszkujących obszary wiejskie, ale oczywiście na spotkaniach, na których jestem, to też przekazuję tę informację, że jeżeli ktoś jest zainteresowany, chętnie widzimy uczniów szkół rolniczych na przykład, bywają i to częstymi gośćmi u nas właśnie przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, co nas bardzo cieszy, ponieważ do nich też skierowaliśmy takie zaproszenie, ponieważ w każdym powiecie znajduje się biuro agencji, są punkty informacyjne, czyli tam też można będzie uzyskać informacje na temat tych programów, ale pamiętajmy też, że są one dostępne na stronie www.prezydent.pl. Samorządowcy chętnie przychodzą na te spotkania? Bywa różnie, raczej powiedziałabym, że chętnie, a ci, którzy nie przychodzą, to być może coś ważnego im wypada i nie są w stanie dotrzeć. Natomiast ci, którzy przychodzą, spotykam się z bardzo wieloma odgłosami, z tego, że są bardzo zadowoleni, z tego, że zwłaszcza na przykład ci nowi samorządowcy, którzy zaczęli funkcjonować w swoich samorządach dopiero po ostatnich wyborach, że tak naprawdę oni szukali takich informacji, a tutaj na tych naszych konferencjach dostają to wszystko w pigułce, ale również wieloletni samorządowcy również dziękują za te spotkania, ponieważ nie ma takiej sytuacji, żeby każdy, kto tam przychodzi, znał te wszystkie działania, wręcz często są zaskoczeni. Czyli można też przyjść, jeżeli nasz przedstawiciel w samorządzie nie pojawił się, to można go zmobilizować. Można, bo przychodzą też radni na przykład i też po to, żeby z tej wiedzy skorzystać i potem mobilizować swoich samorządowców do działania. I najbliższe spotkanie? Najbliższe spotkanie teraz już 3 kwietnia koło Torunia w Przysieku, a następne w województwie lubuskim 9 kwietnia w Sulechowie. I wszyscy są na nie zaproszeni. Tak jest. Dziękuję pani minister za rozmowę. Naszym gościem była pani minister Halina Szymańska, szef Kancelarii Prezydenta RP.
A ja Państwu dziękuję za uwagę i życzę dobrej nocy z Panem Bogiem.